Witam serdecznie Państwa, mam dla Państwa bardzo dobre informacje, bardzo dobre i bardzo ciekawe które wzbogaciły niejednego Polaka, i to bardzo, bardzo dużo. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że wielu z nas, Polaków, e, zwyczajnie omija e, źródło bogactwa, na którym naprawdę można się zbogacić, i e, jest to dobre. I pokażę Państwu także przykład e, czegoś, e, co e, 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 krytykuje, jeżeli nie występuje u Polskich firm notowanych na giełdzie. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykresy KGHM. Szanowni Państwo, KGHM ma to do siebie, że właściwie on, że KGHM właściwie drożeje, chociażby tutaj na tym wykresie od 1997 roku, drożeje wobec y, swoich wcześniejszych cen. Proszę zobaczyć, w 98 roku. W 98 roku jedna akcja KGHM-u wynosiła 11. Dzisiaj, szanowni Państwo, jedna akcja KGHM to 158, jednak jeszcze wcześniej wynosiła 202. Szanowni Państwo, tutaj wynosiła 197, tutaj wynosiła 190, a tutaj jedna akcja KGHM wynosiła 100, 9, 136. Tak więc, jeżeli chodzi o sytuację KGHM, to widzimy, że one generalnie drożeją z czasem. Problem jest w tym, że wig, wig jako tako jako indeks, on zbytnio nie drożeje z czasem. On drożeje, zapada się, drożeje, zapada się, drożeje, zapada się, drożeje, zapada się, ale jego ta m, m, jego cena zbytnio nie różni się od ceny na przykład przed 10 czy też 20 lat, czy też 30 lat. Zwyczajnie indeks wig 20, no tak jakby kosztował tyle samo, no biorąc pod uwagę inflację i wiele innych czynników, jest to totalna bzdura. Jest to totalna bzdura ze względu na to, że zwyczajnie tylko i budynki powinny drożyć przez 30 lat, prawda, ziemia i tak dalej, i tak dalej, a już nie mówiąc o wyremontowanych innych aktywach danych spółek z wig 20. Jednak na KGHM mamy tutaj inną sytuację. Proszę zobaczyć, no, 12, 12 zł za jedną akcję kghm -u, szanowni państwo, 12 zł za jedną akcję kghm -u, a tutaj mamy 200 zł za jedną akcję kghm -u, niedawno, a nawet 240 zł za akcję kghm -u. Ja o kghm piszę już od wielu lat i to się wszystko generalnie zgadza, szanowni państwo, że akcje kghm -u, Spadają podobnie jak WIG20, ale spadają i można na tym bardzo dużo zarabiać, ale te akcje, ale te akcje, yy, ale te akcje yy, finalnie idą do góry, prawda? Finalnie idą do góry, czyli one nie spadają i nie wracają do swoich wcześniejszych yy, okropnych, niskich poziomów, tylko one spadają do góry, spadają do góry, ale Trendem rosnącym. Trendem rosnącym. Proszę zobaczyć, prawda? To jest trend rosnący. To, to, to jest KGHM. To jest trend rosnący. Tak? Czyli proszę zobaczyć, no tutaj kosztowało 12 zł, yy, a tutaj yy, 200, prawie 50 zł, prawda? Rzecz jest w tym, że jeżeli patrzymy na WIG20, no to WIG20. A spółki z 20 gorzej sobie radzą znacznie gorzej niż srebro, srebro gorzej sobie radzą e, niż złoto, e, gorzej sobie radzą e, niż e, nawet e, nieruchomości. No taka jest prawda. Taka jest prawda, że WIG 20 jest okropnym miejscem pod kątem samej wartości tego indeksu. No taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. Ale WIG 20 akurat który ma w sobie KGHM i KGHM pokazuje, że jednak jest to spółka, która jako tako nabiera na wartości. Ta spółka nabiera na wartości. Po prostu, ona się zapada, drastycznie się zapada ale następnie rośnie i to jest idealne miejsce do zarabiania pieniędzy. Szanowni Państwo, na kupowaniu taniu, sprzedawaniu drogo, kupowaniu taniu, sprzedawaniu drogo. I Ja o tym piszę od lat, od lat naprawdę bardzo długo, że do KGHM jest naprawdę jedną z najlepszych, taką, jednym z najlepszych miejsc do spekulacji po prostu, choć trudno nazwać spekulację coś, inwestowanie w coś, co się zachowuje tak przewidywalnie jak KGHM, po prostu, tak? tutaj zwyczajnie wystarczy kupować tanio i sprzedawać drogo i wcale dla gospodarki aż taki KGHM nie jest okropny i ohydny, jak cały WIG20, jak cały WIG20, ponieważ finalnie on, chociażby na tym wykresie, zwyczajnie drożeje, tak, i tutaj mamy sytuację, w której, rzeczywiście, proszę zobaczyć, mamy sytuację, w której, yy, no, on się zapada, no, w, yy, w 99, no 11 zł za jedną akcję, ale dzisiaj to jest 157, było 250, to są gigantyczne zyski, prawda, i ewentualnie, ewentualnie jakaś dywidenda. Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej, zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikania łapeczki w górę, kliknięcie notyfikacyjny dzwoneczek. Jeżeli ktoś chce otrzymywać powiadomienia o najnowszych produkcjach. No i oczywiście do udostępniania na Twitterze, na Facebooku, w Messengerze, w SMS-ie, mailu, WhatsAppie do swoich znajomych. Jeszcze wezmę swojego ukochanego łyka kawy i wytłumaczę yy, jak fajny jest KGHM, chociażby yy, w oderwaniu od Wigu i wielu tam spółek. Yy, bo wcześniej powiedziałem, że jako Polak, yy, no WIG-u nienawidzę, jako Polak WIG-u nienawidzę ze względu na to, że jest tam bardzo dużo spółek Skarbu Państwa, które uważam, że są bardzo źle zarządzane. Jednak jako spekulant. Wig kocham, prawda? Akurat KGHM nie jest aż taki okropny pod kątem e, wzroku polaka, jeżeli chodzi o ten wykres, który tutaj widzimy, ze względu na to, że on jednak finalnie utrzymuje jakąś tam wartość. On się zapada, ale utrzymuje jakąś tam wartość i nie kusi, e, nie, 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 nie kusi o no, e, stwierdzenie, że Srebro może być lepsze od KGHM, bo KGHM przecież wydobywa srebro bodajże, prawda? Tak więc, i widzimy, że on idzie do góry, chociażby z tym srebrem, prawda? A na przykład, jeżeli chodzi o Orlen, Orlen to jest w ogóle jakaś katastrofa. Przepraszam, ozmęły kakawy. No i jedziemy. O co dokładnie chodzi, Szanowni Państwo? Chodzi dokładnie o to, że. KGHM generalnie nie jest aż taką katastrofą cenową, choć można powiedzieć, że jest. Ale nie jest aż taką katastrofą cenową jak cały WIG-20, ze względu na to, że jednak on się pnie do góry yy, i. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy, tak wygląda WIG20, tak? Czyli on się finalnie pnie do góry. Na nim można zarabiać bardzo łatwo. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania akcji KGHM-u, sprzedawania akcji KGHM-u, inwestowania na giełdzie. robienia czego? nie namawiam do robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Naprawdę, to jest każdego decyzja. Każdy podejmuje decyzję na swoje ryzyko. Nawet jeżeli robi to na podstawie informacji z tego filmu, Szanowni Państwo, to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne, a nie yy, rekomendujące komu, namawiające kogokolwiek do robienia czegokolwiek. Tak? Przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, przede wszystkim popatrzmy: no, ten, ten wik drastycznie się zawala. Tutaj rysuję kropeczki, on się drastycznie zawala, ale on finalnie jest w trendzie rosnącym, bo tak powinna wyglądać spółka. Proszę zobaczyć, to tak powinna, szanowni państwo, yy, wyglądać spółka, bo yy, 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 dlaczego, dla, dlaczego tak wylewam dużo żali na WIG20? No wylewam dużo żali na WIG20, ze względu na to, że WIG20 przez 30 lat góra podwoił swoją cenę, czasem zapada się do swojej wcześniejszej ceny, totalnie sprzed, wiecie, 20-30 lat. I dlatego tak gardzę wig 20 jako Polak, bo tam jest po prostu zwyczajnie dużo spółek Skarbu Państwa i to oznacza, że one są bardzo źle zarządzane. No ale mamy sytuację KGHM-u, który, chociaż na wykresie, chociaż tutaj tak pieniężnie, to wygląda znacznie lepiej niż całe WIG-20. No i dziwne, to już by było naprawdę, już, to już by było tak ohydne, gdyby to nie wyglądało jak chociażby tak wygląda pod kątem tych wcześniejszych cen sprzed 30 lat. Dlatego że przecież. No, taki KGHM przecież wydobywa miedź, taki KGHM, czy tam inne metale, srebro, chyba nawet złoto. I przecież, jeżeli to złoto drożeje, jeżeli miedź drożeje, jeżeli drożeją budynki, maszyny, wynagrodzenia ludzi, no to jest to normalne, że firma też musi drożeć, prawda? Jest to normalne. A jeżeli mamy sytuację, w której co niektóre spółki Skarbu Państwa. Zachowują się w obrzydliwy sposób, na przykład w taki, że przez 30 lat ich akcje nie wzrosły, a w tym samym czasie wartość budynków wzrosła, ilość budynków wzrosła, wynagrodzenia wzrosły dziesięciokrotnie maszyny nowe, wszystko nowe, a akcje nie rosną, wiecie, aż się, można powiedzieć zapadają, czy wrac, wracają do ceny sprzed 20 lat, to jest to obrzydliwe i ohydne, no bo jak to jest możliwe, że jest sobie firma, która na przykład miała 300 punktów kiedyś, wiecie, które obchodziły rdzą i, i tłuszczem, a teraz na przykład taka firma ma 1000 czy 5000 punktów czy 10 tysięcy punktów wiecie wszystko nowiutkie, drogie, no i akcje są po tyle samo, co na przykład 20 czy 30 lat temu, albo góra, no nie wiem, 50% więcej. I jak to jest możliwe, prawda? Jak to, to ja to tłumaczę na takiej zasadzie. Wyobraźcie sobie, że macie stary, zagrzybiały hangar, no i ten stary zagrzebiały hangar. 30 lat temu macie stały ha, zagrzebiały hangar. No i ten stary zagrzebiały hangar e, zaczynacie wymieniać e, na nowy, nowe maszyny, stawiacie drugi hangar, trzeci. Macie już 50 hangarów, wszystko nowe, maszyny, ludzie zarabiają coraz więcej i tak dalej. To wszystko działa, są zarobki, wpływy. No a przez 30 hangary droższe 50 razy po 30 latach. A akcje 100% droższe. To jest. Jak to jest możliwe, prawda? Jak to jest możliwe, że firma jest 50 razy większa? Że, szanowni państwo, pracownicy zarabiają 10 razy więcej, a akcje na przykład są tylko. Oraz droższe przez 30 lat, czyli o 100%, tak? to, to. Ale, ale tutaj właśnie z KGHM mamy inną sytuację. No z KGHM mamy inną sytuację. No z KGHM mamy taką sytuację, no że tutaj jednak te akcje idą do góry, prawda? Bo jeżeli widzimy tutaj w 2004 roku, KGHM ma, kosztował 12 zeta, prawda? 12 zł. Dzisiaj za 12 zł, to nie wiem, co tam kupisz. Yy, nie wiem... Yy... Coca-Cola kosztuje chyba w sklepie osiedlowym 12 zł litrowa czy tam półtora litrowa. No dzisiaj jedna akcja KGHM to 157 zł. Przed chwilą było to 250 zł, prawda? Co prawda. KGHM proszę zobaczyć, on idzie on idzie do góry. I się zawala, idzie do góry i się zawala, idzie do góry się zawala, idzie do góry, się zawala, idzie do góry się zawala. Jest to problematyczne, bo to rozgrzewa, rozgrzewa, oziębia strasznie tą naszą spółkę skarbu państwa. Ja w ogóle nie jestem fanek spółek skarbu państwa. Ja uważam, że nie powinno być spółek skarbu państwa eee, ale. Jeżeli chodzi o Wig 20, o KGHM, no można na tym zarabiać i przy okazji, czyli tak, może zarabiać, nie brzydzę się KGHM jako Polak w taki sposób, jak się brzydzę Wigiem 20. KGHM Polak może lubić trochę i spekulant może lubić, no, bo finalnie. Akcje spółek nie spadają poniżej jakiegoś takiego krytycznego poziomu, a i spekulant może zarobić, więc zarabia w ten KGHM, no bo proszę zobaczyć, prawda? Tutaj mamy te szczyty, wszędzie są szczyty, to w ramach tego trendu można highs kosić, prawda? Proszę zobaczyć, kupiłem tutaj, sprzedałem tutaj, tak? Zawala się, kupuje, kupuje na dole, Sprzedaję u góry, 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 prawda? I to sobie, i to sobie idzie i zarabiamy, ewentualnie jakaś dywidendka yy, i tak dalej, i tak dalej. No, można po prostu kupę kasy zarabiać, tylko rzecz jest w tym, że finalnie no te akcje idą do góry, że te akcje idą do góry, no proszę zobaczyć, jednak finalnie yy, na przykład one się nie zawalają poniżej tego poziomu proszę zobaczyć. O co chodzi? One się nie zawalają, blisko zawalają się blisko, ale nie aż tak obrzydliwie. No proszę zobaczyć, tu mamy 2004 rok. No akcja KGHM po 12 zł. No, no wzrosło, zapadło się, prawda? No ale tworzy się nowy poziom poniżej którego no ten KGHM się już nie zawala, prawda? Widzimy, tu mamy nowy poziom. Tu mamy nowy poziom. Prawda? Tutaj akurat trochę dotknął tego poziomu, ale tutaj mały okres, prawda? No i on się. On idzie do góry, on się nie zawala poniżej poziomu, prawda? No bo dziwne by było, gdyby teraz, szanowni państwo, akcje KGHM-u na przykład, wiecie, one mogą się zawalić, pewnie będą się zawalać w ramach trendu. O, tutaj narysuję ten trend jeszcze raz. Narysuję ten trend, prawda? One się mogą zawalać poniżej tego y, trendu prawda? Ale jeżeli, znaczy się do trendu, to mogą tak się zawalać, ale to jest w ramach, wiecie, trendu, prawda? Czyli zarabiamy, one nawet mogą sobie tutaj dość chwilowo, ale głupio by było, szanowni Państwo, gdyby na przykład, yy, wiecie, no zawaliło się, nie wiem, do 50, do, do, do ceny 50%, nie wiem, z 95 roku, prawda? Albo nie wiem, z 99, no to to jest tragedia, prawda? To, to jest tragedia, tak? I tutaj to pokażę na Wigu 20. No proszę zobaczyć, no na Wigu 20 no to jest to obrzydliwy obraz, prawda? Wig 20, no jest to ob obrzydliwy, prawda? No proszę zobaczyć, no w 95, 94, 596, 596. Yy, no i proszę zobaczyć, do no 596, 573 w, 90, 573, w 95. No i Wig 20 tutaj. Wiecie, no jak bardzo blisko jest, prawda? Po 30 latach wiecie, to, to 120% tylko, tak? Albo tutaj, proszę zobaczyć, no tutaj, no, z 2009 roku, totalne zawalenie. No ale przecież co z tego, że się zawaliło? Ale przecież od 2009 roku, jak te akcje, prawda? Jak te, jak, jak te spółki są zarządzane z całego WIG-20, szanowni państwo, jeżeli one się tak mocno zapadają. Wzrasta ilość budynków, pracowników, wszystkiego, pieniędzy, zysków. Jakim cudem to się tak zawala, Szanowni Państwo, do samego dna. Do samego dna. Do samego dna. Dlatego jawigiem 20 jako tako ogółem spółek skarbu państwa gardzę jako Polak, jako Polak. KGHM nie wygląda najgorzej. KGH. M nie wygląda najgorzej, prawda? Nie wygląda najgorzej. Tutaj, jeżeli chodzi o KGHM, może być zadowolony inwestor, czy tam spekulant, jak to chce, ale może być zadowolony także i Polak, prawda? No bo widzimy, że to rośnie, no, że to rośnie po prostu, tak? Że, że, że ten KGHM, wiadomo, że ten KGHM jest jaki jest. Tracą te pieniądze nasze, przecież tyle kontrowersji wo wobec KGHM-u i tak dalej, ale na wykresie jest spoko, prawda? Że to rośnie, no. Nie opłaca się bardziej kupować złota czy srebra. Wystarczy kupić sobie akcję KGHM-u i tyle. Yy... Znaczy się, ja nie namawiam nikogo do niekupowania złota czy srebra, czy do namawiania. Ja nie namawiam nikogo do niczego, szanowni państwo, tylko. Tutaj mówimy o zyskach, przepraszam, wezmę kawki. Tak więc, jeżeli chodzi o tę sprawę, to widzimy, że akcje KGHM-u, akcje KGHM-u dobrze się zachowują, bo proszę zobaczyć, jeżeli mamy sytuację, w której Orlen Mamy Orlen, no i popatrzcie na to wszystko, no, no, nawet znikły, widzicie, nawet znikły wykresy sprzed wcześniej, nie, znikły wykresy sprzed wcześniejszych lat, tu mamy o 2000, us usuwają specjalnie wykresy, nie, do Orlen, no, przecież to jest jedyny tutaj akurat, o. PKN Orlen, dobra, mamy, PKN Orlen, Mamy wykres, to czemu tamten mi nie pokazało? PKN Orlen. Dobra. PKN Orlen. Zobaczę, czy to jest dobry, bo czasem te wykresy są dziwaczne. PKN Orlen. Orlen. Dobra. Czasem te wykresy dziwacznie wyskakują. No, on jest dobry. Yy, I proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Mamy sytuację PKN Orlen, nie? O. Yy... PiS przejął władzę w 2014 roku. Przejął władzę nad Orlanem, i rzeczywiście ten Orlen wybił totalnie. Tak, z 38 na bardzo wysokie, bardzo wysokie poziomy: Stoż dużo można było zarobić, żeby je odpowiednio sprzedać. Wiadomo, że nigdy nie sprzedasz na górce. Tylko niektórzy sprzedają na górce yy, totalnej nigdy się też nie uda większości kupić na samym dole. No ale tutaj było można zrobić, ale od tego momentu, popatrzcie, od 17 roku, no ten PKN był PKN Orlen był bardzo, bardzo drogi, ale od 17 roku PKN Orlen, szanowni państwo, drastycznie traci, no proszę zobaczyć, drastycznie traci. No i, i proszę zobaczyć do no, yy, w, w danym momencie Orlen yy, ma cenę yy, przed 20 lat, tak? w 2005 roku Orlen kosztował, akcje PKN Orlen kosztowały tyle samo co dzisiaj, tak? ale zastanówcie się, jak wyglądały stacje Orlenu, czy tam, nie wiem, tam, o to się inaczej, Petrochemii, Płoc, czy tam coś, jak wyglądało to wszystko wcześniej, prawda, ile tego było, jak to wyglądało, no i akcje są w tej samej cenie, tak. W tej samej cenie, no to w, 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 są w, w tej samej cenie co w roku 13 można powiedzieć. W tej samej cenie co w roku 11, w tej samej cenie co w roku 7, 2007 i, i w tej dosłownie, a nawet niższe niż w roku 2005, prawda. A proszę zobaczyć, tutaj PKN, Orlen w ogóle się zawalił w 2020 do ceny z 2004 roku, no proszę to zrozumieć, prawda. Więc. Generalnie, no PKN Orlen idzie, jest tutaj, można powiedzieć, ten trend, nie zapada się poniżej czegoś takiego, ale to są wzrosty śmieszne, prawda? Jest tutaj ten trend wzrostowy, no rzeczywiście, prawda? Ale to też można zarabiać, proszę bardzo, tak. Y ale to są śmieszne wzrosty. No jakim cudem, szanowni państwo? Dlatego gardzę, tak, gardzę, gardzę, szanowni państwo, ludźmi, którzy uważają, że państwowe spółki mają konkurować z Kowalskim, czy tam jakimś innym Polakiem w sprzedaży parówek. No i po prostu gardzę takim, czyli, prawda? Widzą to jeszcze na wykresie, tak. No i ja rozumiem jeszcze, że Kowalski nie jest w stanie nie ma kapitału że Kowalski nie ma kapitału na wydobywanie złota z 700 metrów ponad ziemią w Polsce, prawda? Czy srebra, prawda? Bo to wszystko no, taka spuźni, spuścizna, no to tutaj nie ma z kim konkurować. To jest jakoś zrozumiałe, ale żeby wprowadzić taki komunizm, że, szanowni Państwo, tfu, yy, państwowe fu, państwowe spółki yy, konkurują z jakąś polską rodziną, która sprzedaje parówki albo pizzę, no brzydzę się tymi ludźmi do kości, no brzydzę się nimi wszystkimi, szanowni państwo, przecież to jest ohydne. Przecież to jest ohydne. Przecież to jest obrzydliwe i ohydne. No to ja rozumiem, szanowni państwo, KGHM ja naprawdę jest, wiecie, nie ma tego kapitału, ale też nie powinno być, no bo Powinno zostać sprzedane, i za te pieniądze powinny zostać wybudowane szpitale, prawda? Przecież każdy może sobie kupić. W ogóle nie powinno być udziału państwa. A jak już musi być udział państwa, tak? No to ewentualnie. Co nie musi być. To prawo może na przykład pozwalać, nie musi być udziału w ogóle państwa, tylko prawo może na przykład. Być tak ustawione, że spółka akcyjna KGHM musi działać w taki i taki sposób. No i tyle, i jak nie będzie działać w taki i taki sposób, to to są za to konsekwencje, prawda? Tam nie musi zasiadać partyjny kacyk to jest wszystko PZPR, tam nie musi zasiadać par... to jest wszystko PZPR, zapisu było PZPR i za PO jest PZPR i tyle tam. Szanowni Państwo, więc jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o to, no to też widzimy, że ten KGHM sobie rośnie, ale on sobie rośnie bardzo słabo, no. tyle co było hałasu o Orlenie. No ale jeżeli Orlen wykupuje, widzicie, no na przykład co Orlen? No wykupił sobie od jakiejś tam niemieckiej czy amerykańskiej spółki gazetki. No i on konkuruje z polskimi wydaw małymi wydawcami, tak? Za nasze własne pieniądze. Parówki sprzedaje. Byście się, że ci ludzie się, wiesz, wiecie, sami siebie nie brzydzą, po prostu, tak? I oni uważają, że oni mają prawo za twoje własne pieniądze wykupować, y, 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 konkurować z Mietkiem, który chce sobie zarobić na sprzedaży parówek. Albo z kimś tam, z jakimś wydawnictwem, które z ludźmi, które, którzy prowadzą wydawnictwo i oni sobie konkurują za nasze podatki. No to są tacy ludzie, prawda? A potem mówią, że Unia Europejska im każe sprzedać wszystko Arabom. No to jest, to jest obłęd, szanowni państwo, to jest obłęd. To jest obłęd. Dla mnie to jest obłęd, tak? Dla mnie to jest obłęd z, yy, i widzicie, tutaj jeżeli chodzi o orle, to też rośnie, tak? Tutaj yy, spa, yy, na dole rośnie, 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 tak, tylko, że tutaj dla społeczeństwa to nie ma żadnej wartości. Bo jeżeli mamy coś, jeżeli mamy, szanowni państwo, powtarzam je, że jeszcze raz, ja uważam, że WIG-20 powinien kosztować dzisiaj 5-10 razy więcej. WIG-20, w ogóle nasza giełda, powinna być 10 razy droższa. To jest obłęd, że nasza giełda nie jest 10 razy droższa. To jest naprawdę obłęd, szanowni państwo. Ja na tym naprawdę ubolewam. Ja nad tym naprawdę ubolewam, że nasza giełda nie jest 10 razy droższa. Popatrzmy na swig. Po Popatrzmy, popatrzmy na SWIG 80. Popatrzmy, co się dzieje ze SWIG 80. 2009, proszę zobaczyć, od 2009, no wielkiej zapaści, no to od 2009 roku, szanowni Państwo, do dzisiaj, ile? Wezmę kalkulator, żeby się nie pomylić, proszę bardzo. Proszę bardzo, 5, 2, 3, 7, 5, 2, 3, 7, tak, 2, 2, 3, 7, skasowało się 2, 5, 2, 3, 7. No i tutaj mamy co? 600, tak? 6000, tak? Szanowni Państwo, to jest 4,2 razy, tak? I od tego momentu, proszę zobaczyć, jak to się pnie. To jest oczywiście, no to wygląda niebezpiecznie bardzo, bo bardzo drogie i bardzo może się zapaść, no ale to jest 80, spojrzenie. Tak? Popatrzmy, jak to się pnie, prawda? Jak to się pnie. Tak? To w ogóle nie spada poniżej swojego wcześniejszego poziomu. No. To w ogóle nie spada poniżej swojego... O co chodzi? No coś może spadać poniżej swojego poziomu, ale jeżeli gnije, zapada się, rozpada się i tak dalej, tak? To troszeczkę na takiej zasadzie jak masz depopulację w jakimś mieście, no to te ceny nieruchomości mogą się zapadać, bo nie ma ktoś w nich mieszkać. Albo jak masz Dom i go nie naprawiasz, nie remontujesz, nie ocieplasz przez 20 lat, no to on zgnije i się zapadnie, dach się zapadnie, rozpadnie się na kawałki, prawda? Bardzo często, nie? No to tu spada, tak? No i wig 20 właśnie jest takim gnijącym, takim nieocieplanym, remontowanym, takim zdepopulowanym wiecie, miejscem. No, akurat KGHM nie, no ale Orlen. No są wzrosty, ale to są śmieszne wzrosty, no, yy, przy, takim, przy takim, natężeniu, szanowni Państwo, przy takim natężeniu yy, tych medialnych środków, które zostały zaimplikowane za nasze własne pieniądze w, yy, 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 nie wiem, promocji Obajtka, to jest joke, dla mnie to jest joke, dla mnie to, ja się tym brzydzę strasznie, szanowni Państwo, jako Polak, tak, jako człowiek w ogóle myślący, nie, KGHM, nie wiem, bo KGHM, popatrzcie, to idzie jakoś tam, też tracą pieniądze, też tracą pieniądze. Uważam, że KGHM nie powinien być w, w żadnym, pod żadnym pozorem w rękach państwa. Uważam, że KGHM powinien być w rękach Polaków poprzez jakieś tam ewentualnie fundusze emerytalne czy coś takiego też w dużo, żeby Polacy kupowali KGHM. Nie uważam, że państwo posiada, powinno posiadać KGHM i żeby w jakichkolwiek, czy to Orle, czy KGHM zasiadali polityczni kacycy, czy tam. To z PZPR, no mówmy sobie wprost, tak? Przepraszam, czekamy. Widzicie, bo jeżeli jest przez 20 lat wydrukowanych tyle i tyle pieniędzy, M3 wzrósł na przykład 4 razy, jest to, jest tamto, kredyty na zero, wiecie, był ten money supply i coś Ci spada, akcje czegoś, co na co zostało wydane 30 razy więcej pieniędzy niż wcześniej, zyski są 30 razy wyższe. Jakim cudem cena spada yy, do, sprzed 20 lat, nie? Może spadać, prawda? Oczywiście i zaraz wzrośnie i tak dalej, ale to jest jakiś limit, szanowni Państwo. Jest jakiś limit tego wszystkiego, prawda? Jest jakiś tego limit, nie? Szanowni Państwo, tak więc KGHM, widzicie, wygląda, tak, no bo widzicie. Swig y, 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 idzie do góry i on nie szoruje po nie, O to chodzi, prawda? A jak się szoruje, to niech chce szoruje. Y, 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 tam jest znaczna ta część spółek y, zwyczajnie prywatnych. Nie ma tych gigantów takich. Y, 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 no, ale pokazuje, że tutaj to wygląda. Na Swigu to wygląda. No proszę zobaczyć, to idzie do góry. No na Swigu to wygląda, szanowni Państwo. To nie chodzi o to, że ja domagam się, że coś ma iść ciągle do góry. Ale szanowni państwo, jeżeli coś kosztowało 30 lat temu, 100 tysięcy złotych. I to dla nas było wtedy wagowo jak milion złotych. I przez 30 lat to zwiększyło zyski, nie wiem, 40-krotnie, zatrudnia 5 razy więcej ludzi. Ci ludzie zarabiają 15 razy więcej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jakim cudem to się tak zapada wszystko i to tak wygląda, tak? To jest wszystko wina socjalizmu i komunizmu, yy, spuścizny PRL-owskiego, PZPR-owskiego, postkomunistycznego aparatu państwa polskiego. No i tyle, no taka rzeczywistość. No mówmy sobie w Prostro. Nam tak więc KGH wygląda fajnie, on się tak nie zawala. Widzicie, swig wygląda, no a dlatego gardzę jako Polak Wigiem 20 jako tako. Jako spekulant nie, a KGHM trochę mniej gardzę jako Polak. Yy, tu na KGHM może się zadowolić trochę Polak, trochę, trochę ten, y, trochę spekulant, prawda? Znaczy, bardzo trochę. Y, no, taka rzeczywistość, tak? Bo chciałbym pokazać Państwu, że y, y, no, bo ludzie my czasem uważają, że ja przesadzam ze słownictwem, no, ja tu nie będę owijał w bawełnę, bo mamy się tu dowiedzieć rzeczy, a nie mam owijać w bawełnę i jakieś niedomówienia mają być, bo tutaj my rozmawiamy o finansach i ekonomii, a nie rozmawiamy o tym, o modelkach, nie? O modelka. No może ta trochę ma krzywe nogi, ale w sumie jest, tu... nie, to tak wiecie, no, jak krzywe, to krzywe mówię, nie? A nie, no ta w sumie może się nie nadaje, może, rozumiem, może powinna zmienić branżę, bo z kątu prawego ją tam, wiecie, to takie tutaj trzeba mówić wprost, jak to wygląda, prawda? No wprost, tak? Tutaj yy, 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 i tyle. Tu, 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 to nie jest wybieg mody, tylko to są liczby, to są wykresy, tu są poważne sprawy. I o poważnych sprawach trzeba mówić od razu, ciach, bajera, mówić o co chodzi. Bo po co tutaj mają być jakieś niedomówienia, tak? Tak więc. Tak więc widzicie. WIGU 20 mogą być spółki, które nie powiem fajne, nie chcę tego słowa używać, no ale nie są tym takim odzwierciedleniem tego WIG 20, prawda? Nie są odzwierciedleniem WIG 20, czyli można na nich zarobić, ale też naród jakoś drastycznie obrzydliwie i ohydnie nie traci, prawda? To jest dobre. No bo jak już WIG, ja już nie wiem co by było, gdyby ten KGHM tak tracił. No ale widzicie, Orlen to jest przeciwieństwo Orlen to jest przeciw, jakieś to jest jakaś paranoja, szanowni państwo. No bo z Orlenu zrobiło się nie wiadomo co, rzeczywiście ma te zyski, ma te wpływy, ma to. Dlaczego nie jest taki drogi? Powinien być drogi, szanowni państwo. No. Powinien, powinien się tak nie zapadać. Pozdrawiam, cześć.